muszę tam iść. Zawsze chciałem mieć jakiś tatuaż, ale nigdy nie mogę sobie go zrobić. Jestem bardzo ciekawy, jakie mają tatuaże w swojej ofercie. No i czy wiecie, czy będę mógł, bo ja mam 12 lat i trochę to nieodpowiedzialne i nie powinienem robić tatuażu. Ale moi rodzice się o tym chyba nie dowiedzą. I mam nadzieję, że papilon nie będzie na mnie zły i nic im nie powie. Wiecie co? To jest idealny moment, żeby pójść i zrobić sobie tatuaż. Zobaczcie, tam jest... Tam pracuje Dave? Od kiedy Dave pracuje w zrobieniu tatuażu? Przecież to jest niemożliwe. Dobra, wiecie co? Ja tam podejdę na szybko i zapytam go, czy mogę zrobić sobie u niego tatuaż. Dzień dobry, macie otwarte może? Dzień dobry, zapraszamy do nowej tatuatorni. Z tej strony najlepszy tatuator Dave, Dawid Kochanek. Dzień dobry, widzę, że ty masz salon fajny. To jest twój salon, czy tu pracujesz, czy co to jest? Ja tu pracuję tylko, ale spokojnie, kiedyś to przejmę. Zapraszam cię, Lolo, ja ci tu pokażę, ładnie. Co my mamy. Wiesz co, ja tutaj chciałbym się umówić sobie na tatuaż, że sobie może usiądę. Powiedz mi, a co ci się marzy? Taka jakaś dziara, wiesz, fajna na ramieniu, na klacie, gdzie byś chciał mieć tatuaż? Wiesz co, no nie wiem, może bym coś małego chciał. Chociaż, wiesz co, tak mi się marzy, małego żeby... nie ma problemu! Najnowszy hit tygodnia, braci się nie traci! Zajmuje tylko 50 cm, genialny tatuaż! Trochę cringe'owe, wiesz, tego braci się nie traci chyba bym nie chciał mieć. Słucham? Cringe'owe? No. Mi się podoba ten za pierwszy, ten Feniks taki, zobacz. Cringe'owe? No cringe'owe! Ej, nie, 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 stój! Żaden tatuaż w tym tatuatorium nie jest cringe'owy. Braci się nie traci, tak? To prawda! No tak czy nie? Chcesz go mieć na czole? Nie. Dobra. No jaki chcesz? To było śmieszne. Ja bym chciał ten pierwszy, zobacz. A, taki tutaj, rozumiem. Feniks ostatnio taki ziomek przyszedł do mnie, to wprawda więzienia, ale też chciał taki właśnie tatuaż, no i mu pasował. On sobie zrobił na lewym uchu. No to na lewym uchu? A ja bym chciał na klatce piersiowej na przykład, dobra? Na klatce? Czekaj, zadzwonię tylko, czy to jest w ogóle możliwe. Czekaj. Oczywiście, to ja się przejdę rozejrzeć może po salonie. Dobra, proszę bardzo, dobra. Dobra, jo, jak to wygląda. Dobrze, czekaj. Tatuujemy te na klacie? A, bez ubezpieczenia. Dobra, dzięki. I co, można bez normalnie problemu? Można elegancko, tylko na lewo trochę, ale można. Prawo na lewo, obojętnie. Dobra, wiesz co? Super. To ja bym chciał ten tatuaż pierwszy zrobić. Troszeczkę się boję, bo nigdy nie zrobiłem sobie żadnego tatuażu, wiesz? Spokojnie, to tylko boli w trakcie robienia, potem już w ogóle. Okej, to co macie tutaj? Tatuaże na klatce piersiowej, rękach, plecy i twarzy? Jak to nazwać? No, twarzy też dziaramy, jakbyś chciał. Okej, i co na 5 zielonych? To mogę zapłacić od razu. To zapraszam do kasy, to już tutaj podjemy fakturkę. Ja nie mogę, stresuję się niesamowicie, nie będę miał swój pierwszy tatuaż. A ty masz już jakiś tatuaż? Ja na razie nie mam, bo Ferrari się nie tatuuje, ale wiesz, ja po prostu tak mówię, bo ja to tylko od nakłaniania na te głupoty jestem. Znaczy, co? Dobra, to co zapisałeś, możemy iść się dziarać, tak? Ja notatnik, okej, zapisane. Paragonu nie wystawiamy, bo marnujemy papieru. Oczywiście, ekologia, dobra. A gdzie mogę tutaj usiąść, bo to będzie proszę się położyć tutaj, dobra, bo to na klacie, tak? Tak, to już się kładę. To ja tutaj muszę ogolić z włosów klatę, proszę się tutaj, Dobra, jestem! Ja nie mogę! To będzie... proszę pana, ma pan jakieś sterylne urządzenie do tatuowania? Coś tutaj jest pod lady, no proszę zobaczyć, to jest najnowszy dziarator 3000. Czy to jest... Masz do tatuowania taka? Tak! Okej, to jest genialne. A to będzie boleć, czy nie będzie boleć? Słuchaj! Klienci mówią, że skala bólu to takie 9 na 10, ale jak dla mnie 10 na 10. Czyli nie boli, bo 10 na 10 jest łagodne. Nie no, że boli! Co? Ale wiesz, ale boli tylko na początku. Nie! Dobra, ja zamykam oczy! Możesz tatuować. Zamknij oczy i za 5 minut będzie gotowe. Dobra! O nie, jak to brzmi! To strasznie brzmi! O nie, dobra! O nie, muszę zamknąć oczy. Spokojnie, idzie. Jest gotowe, to już koniec? No i elegancko, zobacz, taka majstersztyk nowy tatuowany. Co jest? Jak ja wyglądam? To wygląda jak prawdziwy taki Feniks! No bo to jest prawdziwy! To jest prawdziwy Feniks, strugany przez samego Czepetko, no przecież to jest genialne! Mega to wygląda, wiesz co, dam ci nawet napiwek za taką dobrą robotę, bo ja tutaj... Masz dwa dla ciebie specjalne i wiesz co, no nie wiem. Ej, a myślisz, że uda mi się poderwać Lulu na to? Myślę, że na pewno. Każda dziewczyna lubi tatuaże.
No nie wiem, przekazda właśnie, ale no, wiesz co? No co to powstało? Tatuaże, halo? Co? O! Co? Kolejna klientelia, witam serdecznie! Wow, co się stało? Zobacz, jaką mu dziarę strzeliłem elegancką. Mój pierwszy tatuaż, wiesz co, zrobiłem sobie, bo chciałem, wiesz, tak spróbować czegoś nowego. Lolo, co jest grane? No, ale wiesz co? Fajne, nie? Te tatuaże chyba trochę uzależniają. Ja bym chciał więcej tatuaży. A, czekaj, to... czekaj Lolo, ale to Dave ci wytatuował normalnie? No, to powiecie, pracuje. No, normalnie tu pracuje i to w dodatku... Jak to, jaki laptop? No, to jest nowy gamingowy, no. B200, zostaw go, nie dotykaj. A to jest kupiony ci wynajęty laptop. Jak to wygląda? Ale zostaw, bo pobrudzisz, ty zostaw ten studio. A, i tu się leży. Tak, chcesz tatuaż? Tatuaże na klatce, w pierwszej rękach, plecy i twarzy, co na 5 zielonych. Tak. A ja bym sobie chyba zrobił na ręce teraz. Na ręce? A mogę... Czekaj. Co? Panie tatuażyście, czy ja mogę mu coś wytatuować? Słuchaj! Wiesz co? Powiem ci tak. Dasz mi 5 zielonych i możemy. Ej! Ale ja się nie zgadzam! Co ty mówisz? Dobra. Dobra? To ja powiem ci tak, ja weźmy tą bramkę i wystukuj mu na czole. Co? Nie, ja mam pomysł. A na czym chcesz? Zrobimy tak. Pierwszy tatuaż zrobi mi Dave, bo on już umie i on ci pokaże, jak się tatuuje, a ty zrobisz mi kolejny. Ja nie mogę, ile ty tego chcesz, ty nie przyszedł? Ej, ale kurs tatuowywania kosztuje 15 zielonych. No to musisz płacić, płać mu. No i zrobimy, ja mogę być obiektem doświadczalnym. Łoś. Będę w sumie owieczką doświadczalną. Dobra, i teraz tak, ale ty nie przesadzasz, bo? A czemu przesadzam? No nie, no skądże. Ja chcę tatuować kolejny. A dobra, ale ty w sumie tą wewnę możesz zgolić, git. No, to tego się nie da usunąć. Jak się nie da, on to ma na wełnie. No nie ma tego na wełnie, to jest pod tą wełną, na tej skórze. Zrobi na skórze, na ręce, będzie fajnie wyglądać. No dobra, no ale dobra. To wiesz, że to ma trwałe skutki, nie? Papilon, a który tatuaż byś wybrał? Ja polecam, bracie się nie traci, modowy zastrzyk. Bracie się nie traci, bracie się nie traci. Jaki cringe? A co to znaczy cringe? No, że takie... A to nie, to ten twój na gracie taki jest. Bracie się nie traci albo creeper. Nie, ja chcę ten najnormalniejszy, ten trzeci i on mi tak na przedramieniu będzie fajnie wyglądał, o! Ale nie, bracie się nie traci, powinieneś mieć na czole. No. Nie ma opcji, to prawda. Dobra. Każda laska na to poleci. Co ty mówisz? Lulu powiedziałaby, że jestem głupi. Ach, dobra, niech ci będzie. Dobra, wiecie co? Ja może usiądę teraz, bo jak na ręce, to może usiądę, będzie łatwiej wam tatuować. Dobra. I ty, papilon, dobrze musisz patrzeć, dobra? Ja patrzę, ja dam radę. Co to? No to jest. Ej, odejmę na łapie, która lewa, prawa? Ej, wiesz co? Prawa. Dobra. Prawa, dobra. A mam nadzieję, że nie będzie boleć. Tylko trochę. To jest banalne. Boli. O, dobra, już nie boli. Okej, to tak na kości bolało tylko. Sorry. O, kurde, nerw, sorry. Jak ci idzie? Nie, no to jest lightowe. Dobra, lecę. Dobra, dużo zostało jeszcze? Jeszcze jakieś 80 minut. Okej, ojeju, dobra, to już poczekam. Jak to mój tatuaż, gotowy? No jest, dobry, no mógł być lepiej, ale spoko myślę. Co jest, wy to widzicie? Ale jesteś teraz cool ziomek, taki trochę z tego, taki się trochę boję. O kurde, ale fajnie, teraz będzie naprawdę super. Ej, dobra, to co, papilon, chcesz teraz ty zrobić mi tatuaż? No jakbym cię widział na ulicy, to bym nie podszedł. A ja też, na pewno nie, jest szacunek. No, teraz mam taki drink. Dobra, robię, okej. Ale dobra, to czekaj. A gdzie? Masz. Wiesz co, dobra, zróbmy tak, okej? Okay? Że ty mi wytatuujesz plecy, ale nie mów mi co. Okej, dobra. Ja już mam pomysł. Dawaj. Ja nie mogę, czekajcie. To się może jakoś tak dobra, no to zrobię tak, dobra, będzie się chyba łatwiej, bo na całe moje dobra, ale się nie ruszaj, dobra? To się nie ruszam. Dobra, lecę z tym. Ale to boli. Nie ruszaj się, nie wierzgaj. Nierówno robisz, palion, ogarnij się, nierówno robisz. Dobrze jest. Kontroluj go tam, Dave'o. Bliżej te cięcie. Dobra. Dobra, i co, gotowy już? Ja nie mogę, coś ty mogę tatuowywał. Co? Nie mogę na to patrzeć. Co ty zrobiłeś? Chodzący billboard. Co ty zrobiłeś? Darmowa reklama, aje. Czekaj, ja wiem, że niedługo... Zapłaci mu za to z milion, do końca życia będziesz reklamował mój sklep. Ja wiem, że niedługo będą breroki Lolo, ale że na plecach mi palio style wytatuowałeś? No pewnie.
Co wy to widzicie? To jest niemożliwe, nie. Ja muszę się w ogóle... Jakby nie patrzeć, to bardzo mądry ruch ze strony Pawła. Gorzej dla ciebie. No tak, ale... Gorszy dla niego. Ale to można zbyć, tak? No nie, no to jest nie. Już to na zawsze. A to nie jest henna? No nie, no co ty? A? Widziałeś taki ten mazak? No co ty? No mazak. Nie, racja, bo to jeszcze tak bzzz, tak robi. No ja mogę ci zrobić na czole w sumie? Ale czemu na czole? Co ty? Na czole no bo na czole są teraz czoło idealne, czoło jest ja idealne. Ja ci powiem, ja kiedyś sobie zrobiłem na czole i każda dziewczyna była moja dosłownie, no dobra, od razu. Ale co ty chcesz mi zrobić na tym czole? Braci się nie traci? No, najnowszy szyk mody. No ja nie mogę, on jest... Na czole, matole. Dobra, nie, poczekajcie, zrobimy tak. Może nie być na czole. Ty się na to zgodzisz, ty jesteś królem. Może być na czole, ale nie może być braci się nie traci, bo to cringe. I musi to być coś takiego, że jak Lulu to zobaczy, to ona powie, że jestem jej wybrankiem serca. Mam pomysł. Macie pomysł? To co chcesz zrobić? Kładź się na tym stoliku. Dobra, ale tylko żeby nie bolało, nie? Bo ja nie mogę, dobra. No, zacznijmy tylko na nie początku. Nie, ja na to nie patrzę. Ała! Ej, papino, no chodźmy, schwyć za rękę, proszę, chwyć mnie za rękę. Nie, no powaliło cię. A co on tam pisze? Nie mów tylko, Tak, to jest ten tatuaż, co się umówiłem z Dave'em, jest git. To będzie takie. Nie, Lulu, na ciebie poleci, zobaczysz, Lulu, będzie git. Dobra. Będzie spoko. Będzie elegancko. Dużo jeszcze? Jasz! Już, dobra? Okej, dobra, gotowe, no tak? Elegancko wyszło, no. Dobra. Jest okay, dobra. Mnie, no. I co, jak ten chłopak nie wygląda? Myślicie, że będzie git? Wyglądasz genialnie. Nie a mogę, co, spójrz w lustro. Co? No co? Kocham Lulu. Miałeś tatuaż, to masz tatuaż, no, ale idealnie, elegancki. Nie? Perfekcyjnie. Chcecie, topka tatuaży. Dobra, ja idę ją zawołać, co? Nie, dobra, idź. Co ja powiem rodzicom? Daj, bo ja nie mówiłem rodzicom, ja mam 12 lat, nie można takie rzeczy robić. Ile? W takim wieku. Ja pójdę siedzieć! O nie! Czekaj. Nigdy w życiu mnie tutaj nie widziałeś i nigdy w życiu nie robiłeś tego. No to tak, to zapłać tam, to git. Ale jakby co, to nigdy w życiu mnie tutaj nie widziałeś i nigdy w życiu tutaj nie byłeś. No ale ty no pracujesz, ty to masz. Oj, no i. Już nie pracuję. Ja nie mogę, ale klops! Jak ja wyglądam? Przecież ja mam. Dobra, ten tatuaż na klatce jeszcze fajny. Ten na ręce. Jest fajny, ale tutaj jest... czekaj! Wiesz co? Fajny mam tatuaż na plecach? Czemu reklamujesz Palion Style? Bo, interes. Wiesz co? Bo ja będę miał swoje breloki i wiesz? I dlatego. A, no nawet mądre posunięcie. Mądre. I tam breloki, będziesz mogła kupić mój brelok. I to kupię tylko na plecach mam. Dwa. Tylko na plecach mam taki. Ja innych tatuaży nie mam, ani trochę. I czemu tak się ukrywasz? No bo wiesz co, tutaj mają taki fajny katalog, możesz sobie podejść i zobaczyć. Tatuaże na klatce piersiowej, rękach, plecach i twarzy. Cena tak, tutaj tak tatuatornia, taka otwarli się. Czemu ty się odwracasz? No tak po prostu, to się tak jakoś mi wygodnie, wiesz? I tak pokaż jakoś... się. Pokaż. Nie. Pokaż. Nie. Pokaż. Pokaż się. Nie. No, nie. No co? No tak co by ty narobiłeś? No ale to nie to, bo my nam mówili, chłopaki! To jest głupota! Nawet nie jesteśmy razem! No, ale to wiem, ale to miałoby tak... To on mi to zrobił, nie podobnie! Co tu się dzieje? Panie policjancie, to jest skomplikowane, ponieważ nic się tu nie dzieje! Panie policjancie, ja zgłaszam! Halo, to ja! Tak. Kobieta ma pierwszeństwo. Tak. On zrobił coś, czego ja nie chciałam i ma moje imię na czole. Przecież to jest zbrodnia. Kto ci to zrobił? Nieprawda! Do więzienia z nim. To mi zrobił Dave. Do więzienia. Dave? No? To na pewno nie on. Wrabiasz mojego kolegę? Nie, to on zrobił. Ja on jeszcze mam 12 lat i on nie zapytał o wiek nawet. Panie funkcjonariuszu, do więzienia z nim, jak najszybciej. Dobra, a musimy... może powinienem zamknąć waszą dwójkę? Co? Bo to miejsce jest 18+. O nie. Uciekamy! Musicie dać lajka, bo inaczej zostaną w więzieniu i nigdy nie wrócimy!